Witam, to Kasia Cerekwicka. Zapraszam na program To Ciekawe, w którym opowiem o mojej najnowszej płycie Między Słowami. Wraz z nadejściem lata powinniśmy znaleźć więcej czasu nie tylko, żeby sięgnąć do ulubionej muzyki, ale także po ciekawą książkę. Dlatego dziś zaczynamy od literatury. To nie jest zwyczajny kryminał czy thriller. To powieść o pożądaniu literatury. Detektywi znani z powieści Pan Mercedes znowu ruszają na ratunek. Król literackiej grozy napisał książkę Znalezione, nie kradzione, a na tej półce znajdują się zarówno wersje w cienkiej, jak i grubej okładce. A teraz nowa powieść Jo Nesbo. Olaf zarabia na życie jako płatny morderca. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie na osobę, która okazuje się kobietą jego marzeń. I to jest właśnie prawdziwy strzał w serce. A jeśli chcecie posłuchać Krwi na śniegu, sięgnijcie po książkę audio. To sięgnijmy po jeszcze jeden thriller, tym razem polski. Co łączy ogromną transakcję finansową, śmierć modelki i szantaż wobec wysoko postawionych osób w państwie? Na pewno jedno. Nowa powieść Tomka Hęczkę, Browar. Przejdźmy do kinematografii. Wielkie oczy to film oparty na prawdziwej historii malarki Margaret, żyjącej w latach 60. Jak wiemy, Tim Burton tworzy bardzo charakterystyczne kino. Tym razem w rolach głównych Amy Adams i Christopher Waltz. 50 Shades of Grey. Jeśli komuś było mało 50 twarzy, może kupić wersję limitowaną z alternatywnymi zakończeniami, a jeśli komuś jest jeszcze mało, może kupić film w zestawie z książką. A co w muzyce? Nowe wydawnictwo legendarnej grupy Lady Punk. A tu znajdujemy ponownie Marchewkowe pole, Zostawcie Titanica, czy Zawsze tam, gdzie ty. Tyle, że tym razem te utwory nagrane zostały akustycznie. Dawno nie mówiłem o rapie, a więc Tedy wydaje 13. album zatytułowany Vanilla Highs, a w ręku trzymam dwie wersje. Ta jest zwykła, a ta Limited Edition, czyli trzy dodatkowe utwory, inna okładka oraz możliwość zakupu płyty w formie elektronicznej. Dłuższy czas jej nie było, ale wróciła. O swoim nowym albumie opowie Kasia Cerekwicka. Oto moja najnowsza płyta, Między Słowami. Oprócz tego, że to moje dziecko, które jest bardzo bliskie memu sercu, na którym znajdziecie 11 piosenek. Jaka tematyka? Chciałabym, żebyście zobaczyli i przekonali się sami na własnej skórze. Nie chcę interpretować każdej z moich piosenek, ale znajdziecie tutaj na pewno cząstkę mnie, trochę moich przemyśleń oraz muzykę, która ukoi was po ciężkim dniu pracy, zmusi was do refleksji i na pewno pomoże się zrelaksować. Oprócz tego jest to 11 piosenek zaaranżowanych na żywe instrumenty. Odchodzę już od brzmień syntetycznych. W związku z tym żywa materia, wspaniali muzycy i mój głos. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A w multimediach? Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego Batmana Arkham Knight. Kupując grę w Empiku otrzymacie prototypową wersję Batmobilu oraz dodatkowe zdolności bojowe. A jeśli marzyliście o gumkach do wycierania ołówka w kształcie gaśnicy, krokodyla, owoców czy piłki, to właśnie wasz sen się spełnił. Takie możecie kupić teraz w Empiku. Na zakończenie jeszcze informacje o zbliżających się wydarzeniach, a my widzimy się za 2 tygodnie. To będzie specjalny odcinek z festiwalu Open Air nad morzem będziemy. Do zobaczenia!